Eisenhower, a przypadała na lata 1953-1961. Stawka podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych na rok 53 wynosiła 92% od dochodów powyżej 400 tysięcy. Wartość tę zmieniono w roku 54, gdzie do 63 roku sięgała 91%. Stawka podatkowa obowiązywała dochody powyżej 400 tysięcy dolarów. W latach 44-45 podczas II wojny światowej pary zarabiające ponad 200 tysięcy dolarów opodatkowane były rekordowym poziomem 94%. Eisenhowera trudno uznać za lewicowca. Zdecydowanie bliżej było mu do republikanów. Podatki od zysków przedsiębiorstw były dwa razy wyższe niż w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorstwa działały pod stosunkowo wysokim obciążeniem podatkowym i zatrudniały siłą roboczą, której 1/3 pracowników była uzwiązkowiona i negocjowała na równi z kadrą kierowniczą. W latach 50. przeciętny dyrektor generalny firmy otrzymywał 20 razy wyższe wynagrodzenie niż typowy pracownik firmy. Do 2016 roku pensje dyrektorów generalnych były średnio ponad 200 razy wyższe niż przeciętnego pracownika.